Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. No otóż i dzień dobry kochanemu państwu. Mam przed sobą list od pana Andrzeja Wodeckiego. Dobry wieczór, dzień dobry, a niech będzie, witam. Więc tak, panie Maurycy, tekstu, którego się dopuściłem poniżej, jeszcze nie nazwałem. No nie szkoda ci, panie Andrzeju, zaraz nazwiemy przecież. To nie jest moje zdanie na temat rządu, ale tylko zbiór zasłyszanych w różnych miejscach opinii na temat rządzących. No i tak, no ja, no to miejsce akcji, staw do rzeczy. Stawem ktoś się zawsze opiekuje i tekst właśnie o tym głosi, a z tego co widać, to czystej wody nam do tego naszego stawiku jakoś nikt nie dolewa, a wręcz przeciwnie. Serdecznie pozdrawiam, Andrzej. No więc nie wiem, czy państwo pewnie nie kojarzycie, bo ja też tak słabo, bo kiedyś bardzo dawno czytałem Żaby, Arystofanes napisał, no to teraz Żaby, pan Andrzej Wodecki jest w deseczkę i chór Żab weźmie udział w tle. Zapraszam państwa gorąco. Rechotały w stawie żaby, że rząd jest jak żaden słaby, że nie daje sobie rady, zaledwie kilka reszta wady. Recho, recho, rech. Ministrowie z ministrami rechotali wraz z żabami, staw jest niebywale płytki, wody ledwo do płytki. Kom, 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 kom. Legislacji ledwie widać, w tym co mogłoby się przydać, są projekty nazbyt głośne, tylko po co taki pośpiech? Recho, recho, rech. Opozycja gra na zwłokę, co wychodzi żabom bokiem, przy czym bardzo jest krytyczna, krzycząc zemsta polityczna. Kom, 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 kom. Żabom to nie podoba się, w co właściwie w stawie gra się, stawu nie da się opuścić lub tym bardziej wody spuścić. Recho, recho, recho. Żaby w stawie więc kumkają, co innego robić mają, jakże dodać im otuchy, gówno jest, ale są muchy. Kom, 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 kom. Zawsze pora by narzekać, konfa tylko na to czeka, w stawie wtedy lepiej będzie, czystej wody gdy przybędzie. Recho, recho, recho. Nie zachwyci to żab bardzo, które czystą wodą gardzą, bez emocji i skrupułów, bliżej będzie dna i mułów. Kom, 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 kom. I taki mój suplement. Tych, co trzeba między nami, czas pogonić kijankami. To a propos stawu. Proszę państwa, 19 dzisiaj jest lipca, z tego co widzę, jest piątek i imieniny obchodzą Makryna. Makrela, myślę. Makryna i Radomiła. Oraz Ambroży, Arseniusz, Aurea, Epafras, Justa, Lutobor, Marcin, Rufina, Symmach, Teodor, Włodzisław i Zdziesł. Zdziesł, niesamowite, no naprawdę dziecko tak nazwać. Nie, wszystkiego dobrego oczywiście, moi drodzy państwo. Nietypowe święto mamy dzisiaj. Jedno, Dzień Czerwonego Kapturka. Czyli bajeczna sprawa. Przysłowie na dziś. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Naprawdę ludzie się tak napowysilali, żeby wykombinować te przysłowia. Naprawdę szacun. Na koniec będzie, proszę państwa, bącik Kasi i gra półsłówek od Wacława B. Wacław Batko. Jeden z najdłużej uczestniczących w ruchu MPD-owym sympatyków. No będzie dzisiaj tak hardkorowo troszkę, ale fajne. Autor nieznany pisze. Zajechała i buja. Do widzenia państwo, moje uszanowanie. Widzimy się jutro.